Ponad setce osób przyszło do głowy, aby piątkowy, walentynkowy wieczór spędzić w romantycznej atmosferze gwarantowanej przez galę mieszanych sztuk walki, czyli MMA. Taką atrakcję dla par szukających w swoich związkach mocniejszych wrażeń przygotował Jastrzębski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gala MMA w Jastrzębiu-Zdroju to może nie były krwawe walentynki, choć z pewnością dość brutalne. Już w czwartej walce pomiędzy Adamem Niedźwiedziem a Dariuszem Kazimierczukiem ten ostatni był znoszony z ringu na noszach. Powód? Uraz stawu kolanowego po tym low kicku Niedźwiedzia na samym początku pierwszej rundy. To nie jest moja dominująca płaszczyzna. Ja walczę bardziej w parterze, ale tym bardziej cieszę się, że jest progres w stójce i że no, takimi kopnięciami no, mogę zrobić krzywdę rywalowi. A później było tylko ciekawiej. Również niecałą rundę potrzebował Łukasz Kapsa, aby rozprawić się z Marcinem Żabą. Zadecydowała ta oto dźwignia, popularnie zwana kluczem. Taktyką było to, żeby bić się w stójce, bo cały czas ją szlifuję, ale jeszcze nigdy nie walczyłem, bo zawsze walka zaczęła się w parterze, ale jak widać, parter dalej jest na dobrym poziomie. Swoje walki wygrali również Adam Brysz i Damian Szmigielski. W pierwszej walce wieczoru Alan Langer również potrzebował niecałych 5 minut, aby duszeniem zmusić do kapitulacji Ukraińca Wasilija Fiedorycza. No teraz za szybko chciałem, podpaliłem się troszkę, miałem bardziej na spokojnie na nim pracować, a obiecywałem, że do pierwszej rundzie za bardzo chyba wziąć do siebie. No i to tak wygląda, jak to wygląda. Z kolei druga walka wieczoru bardziej przypominała pojedynek bokserski niż formułę MMA. Maciej Browarski w czerwonych rękawicach pokonał Ireneusza Cholewę po trwającym pełne 3 rundy pojedynku dzięki niejednomyślnej decyzji sędziów. Widziałem może jedną jego walkę w parterze, jak się bił z Marcinem Żabą bodajże, ale no jakoś tam staram się unikać tego parteru, jeżeli się da, staram się wchodzić do góry, także nie kulać się w tym dole, bo raczej to jest jednak ta pozycja jakoś tam mniej dominująca, jeżeli się jest na plecach. Także staram się być na górze cały czas. Pierwsza gala MMA w Jastrzębiu-Zdroju przeszła więc do historii. Być może następna, organizowana niekoniecznie w święto zakochanych, cieszyć się będzie większą popularnością wśród kibiców, tych bowiem w piątkowy wieczór w hali nieco brakowało.